wichrowe wzgórze, Zajneb odzyska przytomność. Tak zareaguje, kiedy zobaczy przy łóżku Halila. Streszczenie 34 odcinka Rozgarli Tepe, Zajneb wreszcie odzyska w szpitalu przytomność. Jak zareaguje, kiedy zorientuje się, że przy jej łóżku czuwa Halil? Co usłyszy od swojego wroga? Pomimo trudnej rozmowy, Halil nie odstąpi od jej łóżka. Zobacz w galerii zdjęć, co wydarzy się w odcinku, Wichrowe wzgórze. Zajneb odzyska przytomność po wypadku. Songul będzie niezadowolona, kiedy dowie się, że Halil spędził całą noc przy Zajneb w szpitalu. Będzie próbowała dodzwonić się do siostrzeńca, ale bezskutecznie. Tymczasem Zajneb wreszcie odzyska przytomność. Bardzo się zdziwi, kiedy zobaczy, że przy jej łóżku czuwa Halil. W jednej chwili przypomni sobie, co się wydarzyło i zacznie się tłumaczyć przed swoim wrogiem. Bulent mnie potrącił. Próbował mnie zabić, wykrzyczy z przerażeniem. Halil jednak uspokoi ją, mówiąc, że wszystko widział. Uspokoi ją także, że wie, że to nie ona chciała spalić farmę. Następnie Halil opowie dziewczynie, w jaki sposób dowiedział się, że jest niewinna. Zajneb będzie miała do niego pretensje, że gdyby od razu ją wysłuchał, nie doszłoby do wypadku. Jesteś do mnie skrajnie uprzedzony. Nawet nie zapytałeś się, dlaczego tego nie zrobiłam. Bałam się, że wpakujesz się w kłopoty. Milczałam, żeby cię chronić, oznajmi Halilowi i zasugeruję mu, że chcę odpocząć. Ten odejdzie od łóżka, ale nie zostawi jej samej. Mimo wszystko chce się upewnić, że z jej zdrowiem jest wszystko dobrze. Hakan kłóci się z ojcem, w tym samym odcinku serialu Wichrowe wzgórze Ice wyśle w środku nocy SMS-a do Gulce. Poinformuje ją w wiadomości, że jej ojciec kłóci się z jej bratem. Zaleci jej ostrożność. Hakan usłyszy od ojca, że musi dokończyć zadanie. Nie szukaj wymówek jak dziecko. Nie dzwoń ponownie, dopóki nie znajdziesz ojca tej dziewczyny. Wykrzyczy do syna. Następnie zobaczymy, jak Hakan wkłada pistolet za pasek od spodni. Kiedy 34 odcinek serialu Rozgarli Tepe, odcinek 34 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w środę, 23 października, o godzinie 14 w TVP1. Powtórka na tym samym kanale w czwartek, 24 października, o godzinie 6:05.